Siemaneczko, z tej strony Nasukawa. Na tym kończymy wstęp. Zobaczmy, co tu było, na czym skończyliśmy. Aha, dobra. Dobrze, wiemy, o co chodzi. Ten gość tutaj coś mówił o protagonistach i antagonistach. Ale pierwsze, co zrobimy, to zjedziemy na dół. Zjeżdżamy, będzie się działo, będzie się działo. I się zaczyna, słuchajcie. Już są pajęczyny. Już jesteśmy, już te korytarze wyglądają bardziej obleśnie, bo to są takie piwnice teraz, zobaczcie, piwnice. Staram się już brać to na luzie, tą grę. Bardziej. Aha, dobra. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, musimy teraz trafiać w dobre ustawienie. Źle. To było tak. Tak, teraz lewo. I teraz prawo. Teraz tak, jeszcze raz. Szliśmy lewo, lewo, lewo. Lewo, poszliśmy w prawo, to pójdziemy prosto. Tak, i teraz pójdziemy w lewo. Jesteśmy przy drzwiach. Okej, udało nam się. Nie dajmy się. Nie dajmy się jumpscarom. Nie dajmy się jumpscarom. Postaram się jakoś tak uzbroić na te jumpscary. O kurde, czekajcie, zobaczcie, jesteśmy w piwnicy. Jakieś. I to są boilery, zbiorniki, nie wiem, co to jest jakieś. Dobra. To wygląda jak jakaś... Trochę jak chłodnia jakaś, o kurde. Te pomieszczenie znamy, już mnie wiele razy się przewijało. Jeszcze się już... Ale obleśnie. Ale obleśnie. O matko bosko. O Jezu. O kurna. Ciemność powoli nas pożera. Nie wydaje mi się, żeby rytuały trwały dłużej. Skąd mam wiedzieć, że to się wydarzy? O, w dupsko. Słuchajcie. Jesteśmy w... O matko, jesteśmy w jakiejś sali tortur. Znaczy w jakichś halach, gdzie grube rzeczy się działy. Nie wiem, czy to dobry pomysł wchodzić do tych pokoi. A wchodzimy! Co tam będziemy? Tu można wejść. Kolejna kartka. Matka nie jest zadowolona z nas, ale... Skąd mógłbyś wiedzieć, że dziewczyna nie jest czysta? Też skąd ja mogę wiedzieć? Nie tędy, dobra. Słuchajcie, jak nie będziemy wchodzić do tych pomieszczeń, to nie przeczytamy karteczek fajnych. Tu są drzwi czyste, także wchodzimy. O, wow, wow, wow. Co ten pan robi? A, to tylko grafika. Całe szczęście. Już się zaczyna, wiecie, już się zaczyna stres, kurna, spokojnie. O! Ta gra jest podła, słuchajcie. Oni tak specjalnie robią, żeby zaraz jumpscare wyskoczył. Ta muzyka, słyszycie? White noise taki. No, więcej się nie da ukryć tego ekranu. O! Patrzcie. O, w dupę, patrzcie! Skubana idzie z kosą, dobra. Jakaś wolna, na szczęście. No dobra, uciekamy od niej. Jakaś dziewczyna chce nas pokroić. Matko, co tu się wyrabia, zobaczcie. Dopiero... O, kurna, dobra. O, Jezus! Skubana! Dobra, spadamy stąd. Ej, dopiero 213, 214, a tu już takie jajca się dzieją. Ona jakieś tam robi pranie mózgu. Nieważne, dobra. O, w dupę, ona jak się zbliża, to chyba się takie dzieją rzeczy dziwne. Słyszycie te głosy? Kurna. Ona, co? A, ona sobie... Ha, dobra, dobra, ona sobie, tak wiecie, ona nie lata sobie, tylko łazi, także mamy trochę czasu, żeby... pójść źle. Żeby pójść źle. Jakie, słuchajcie, jakie dźwięki. Ona jak się zbliża, tak się dzieje, patrzcie. Faza. To jest po prostu hardcore już. Przegięcie pały. Jumpscare! O Jezu! Jumpscare! Mówiłem, ale to jeszcze niestety nie uzbroiłem się za dobrze na niego. Ona nas goni i ona nam zabiera ten widok z przed oczu. Nie wiem, dobra, biegniemy. Lewo, prawo, lewo. Idziemy. Kurna. Glitchuje nam ekran. Co? Jak ona może nam glitchować ekran?
i stęka. Tylko... Zapomnij, dziewczyno. Dziękuję, dobranoc. Uciekliśmy ci. Chyba. Chyba, że nie. Nie, nie uciekliśmy jej. Ona dalej idzie. Tym nożykiem ty chcesz nas zranić. O, ona chce nas nożykiem zabić, słuchajcie. Na pewno. Jak z taką prędkością będziesz do nas szła, to na pewno. Nie zdziw się. Chociaż ona pewnie ma jakieś takie swoje, wiecie, teleporty, coś czuję. No, przyznacie, że dźwięk jest taki słaby trochę. Jumpscare! O nie. O kurna, o kurna, o kurna, dobra. Oho! Tutaj, tędy, dobra. Najgorsze jest to, że jak ona włącza tą swoją, o, wizję ultraczerwoną, to my tracimy jakby orientację w terenie i ciężko znaleźć drzwi. Znaczy, w naszym przypadku to ja biegnę przed siebie na Hama, jakoś znajdujemy, ale jakbyśmy się zatrzymali na chwilę. Dobra. Nieważne. Ej. Ja już mam jakieś skizy, myślałem, że coś tam świeciło na czerwono. Gdzież tu? O Jezu! O Jezus Maria, ty skubańcu, coś ty mi zrobił. Ej, co to było w ogóle? Skubaniec, samozwaniec to był. Od dzisiaj to będzie skubaniec, samozwaniec. Dobra, loket, fajnie. Oho. Niedobrze. A tu? Oho. Niedobrze. Wystraszył mnie, wiecie? Wystraszył. O, o, katka, katka, dobra. To była taka niespodzianka. To było kolejne wejście. Kolejne wejście. Jedne, które podziwiałem. Aha, i nagle to się pojawiło i zniknęło. I teraz jesteś... co? Nie wiem, dobra, nieważne. Ja chcę wejść do drzwi. O, właśnie. I teraz będziemy mieli znowu schizy. To będzie taki chamski drugi jumpscare. Jumpscare poziomu drugiego, że tak powiem. Wcześniej nas takie śmieszne duszki, karteczki, znaczy te takie, wiecie, takie... tekturowe budynie, duszki straszyły, a teraz będzie nas ten pajac straszył wielki. Czarny. Uwaga. On tu będzie się kręcił, słuchajcie. Na tym się nie skończy. Ach, dobra. Coś czuję, że tu już nie będzie tych duszków śmiesznych. To już będzie grubo. Cóż, ciekawe co był za specimen. Trafiliśmy. Tak, dwa razy do przodu. W lewo. Nie. Dwa razy do przodu i w prawo pójdziemy tym razem. I w prawo. O, o, co jest? Dwa razy do przodu i do przodu. I w lewo. O, i dziękuję. I udało się. No dobra, jesteśmy w pokoju 245. Nie dajmy się... Nie dajmy się złapać na móżdżek. Nie dajmy się złapać w jumpscare'a. 246. Znowu zagadka, chyba. Tak. Dobra, prawo. 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 Nie. Prawo. Kurna, to jest takie słabe, bo to... O, i zawsze trafiam na koniec. Prawo, prawo, prosto. Prosto. Prawo. Prawo, lewo. Nie. No to przecież robi się prawo, prawo i prawo pójdziemy. Prawo. I prosto. I prosto. Prawo. Prawo. Trzy razy prawo. Prawo, prawo, prosto. I w lewo. Jest! Jesteśmy, dobra. 248. Automat do gier, tu już byliśmy. Niektóre się zauważyliście, że się powtarzają, ale niektóre są takie chamskie, że po prostu serce staje. Jezus, spuki! Tak. Dziękuję. Ciekawe, co on da. No, dawaj, dawaj. Lepiej nie. What the fuck? Zaraz będzie chyba grubiej. Dobra, ona tu stoi z mieczem, patrzcie. Hardkorowa.
I tak, zapiszmy sobie. I na tym się nie kończy, bo idziemy kolejne 50 pięter. Ona tu nas chciała wystraszyć tymi śmiesznymi tymi, ale chyba na tym tutaj to już będzie chyba ostatnie miejsce, gdzie zobaczymy te duszki, te galarety, te szkielety i w ogóle. Tu się dopiero zacznie pewnie gruby bigos. Już się boję. 251. Ła matko bosko, te hardkorowe to były potwory, te co teraz. O, zaczyna się. Ting? 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 Aj. Lewo, lewo. I pójdziemy prosto tym razem. Tak jest. I pójdziemy w prawo. Nie. Lewo, lewo, prosto, prosto. Prosto. I prosto. Nie. Lewo, lewo, prosto, lewo. Pozostaje nam. Lewo, lewo, prosto, lewo. I drzwi. Zaraz będzie grubo. To się tak dzieje w... Zaraz będzie ten, 260 i będziemy się bali. Jestem pewien. Miało ci już nie być, dynio. Miało ci już nie być. Nie, jeszcze dynie nas będą straszyć. I ten skurczy... drugi dzień. Zasoby jedzenia z... no... Skończyły się. Woda, znaczy te, zaopatrzenie w wodę 30%. Zdrowie psychiczne spadło, pewnie o to chodzi. Zostawiam notkę za sobą, by pomóc innym i zaznaczyć, gdzie byłem. O kurde, to ta osoba też, ale obraz chamski, patrzcie. O Jezu. Dobra, w prawo. Te głosy, źle wróżą, 260. Ta łuna, też źle wróży. Tak jest, już idzie, dobra. Już idzie, głupia pała. Idziemy, uciekamy. Nie możemy się jej dać. Prosto. Zaczyna, tak, zaczyna swoje, patrzcie, psuje nam grafikę. I zabawę. O, idzie do nas. Właśnie, w tej grze jest zasada, nie odwracać się za siebie, bez kitu. O Jezu! Duszek. Idziemy przed siebie, nie odwracać się. Idziemy przed siebie, nie odwracać się za siebie. To jest stała zasada, jak będziecie grali w tą grę, w Spookiego. To nie wracać się za siebie. Tylko biegnijcie przed siebie, fajne drzwi, fajna grafika. A że coś tam łupnie, coś tam rąbnie, to tylko podskoczycie i nic więcej. Oni was po prostu sprawdzają. O kurde, tu już robię skomplikowane oko. Dobra, nieważne z tym okiem. Ładne oko. Patrzcie, przez takie potwory hardkorowe nam tak szybko uciekają te pokoje, że już jesteśmy w 276. 277. 278. I ona nas goni, patrzcie, przez ile pokoi. Przez 15-20 pokoi i zaraz ten pewnie skubaniec samo... Zwaniec, Jezu! Już chyba wiem, o co w niej chodzi, w tej kobicie. Jak człowiek się zagubi, to jest przerąbane. Skubaniec samo zwaniec zaraz będzie, jestem pewien, przekonany. Zaraz nas napadnie. 283. Dobra, udało się. Super. Przebiegliśmy. 284. Mózg znowu. Na stoliku nic. Jeszcze tylko 15 pokoi, spokojnie, 15 pokoi, co to jest? Kurde, przebiegliśmy tyle. O. Okej. Okay. Nic się nie dzieje, słuchajcie. To jest jedyna gra, jedna z nielicznych, gdzie się cieszę, że nic się nie dzieje. Że jest spokojnie, że powtarza się pokój. Boję się rozglądać na boki w tej grze. Coś się wgrało. Coś się wgrało. Prawdopodobnie to nie będzie dobre dla nas. Przynajmniej dla mnie. Lewo. O, zdjęcie, patrzcie. Powieszone coś. Nie, to chyba piñata, wiecie, takie te meksykańskie te stworki zrobione z jakiegoś papieru czy z czegoś. I dzieci tłuką w nie pałą i wtedy wylatują cukiereczki. To właśnie pewnie takie coś było. Tak sobie tłumaczmy. Prosto, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prosto, prosto. Dziękuję. 10.5, proszę. Nie, 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 nie. Nic z tych, że... Zaraz wyskoczy, patrzcie, patrzcie, uwaga. 3, 2, 1, o. 3, 2, 1. Kartka. To była taka niespodzianka. To było, dobra, idziemy tu. Aha, on musi nas napaść pewnie, te gówno. Za przeproszeniem.
No gdzie jesteś? Byłaś. Jezus, nie chcę się wystraszyć znowu. Jest, dobra. Uff. Uwielbiam ten pokój teraz. Przed chwilą mówiłem, że nie lubię tego pokoju, ale po głębszym zastanowieniu stwierdzam, że to jest fajny pokój, że tu się nic nie dzieje, tylko ping, ping, ping i ping. Jeszcze raz. Nie. Trzy razy do przodu, raz, dwa, trzy i w prawo, powiedzmy. Trzy razy do przodu i w lewo pozostaje nam, słuchajcie. I w lewo. I drzwi. Trzy pokoje, proszę, nie zróbcie nam zadymy teraz. Dojdźmy spokojnie do końca. 278. Ostatni pokój. Elegancko, patrzcie serduszko. Keep that blood pumping, no na maksa. Okej, okay, zacznę pisać. Dzień trzeci. Halucynacje są manifestujące na zwiększonych interwałach. Aha, to prawdopodobnie jest przez to, że gaz jest pompowany do tych pomieszczeń. Nie zostałem jeszcze, no, zraniony, więc nie wydaje mi się, że to przez uszkodzenia mózgu czy utratę krwi. No i słuchajcie, zapisujemy grę. Tak wyglądało kolejne 100 pomieszczeń, 100 pokoi. Jesteśmy na pokoju 300. Także w następnym odcinku będziemy robić kolejne 100. Natknęliście się na kolejnego skubańca, znaczy na dwóch skubańców. Kobito z kosą i jakiś skurczybyk, który się pojawił i zniknął nagle. Także było też ciekawie i zapraszam was na kolejny odcinek. Także trzymajcie się, na razie. No dobra. O Jezus Maria, ty skubańc. Coś ty mi zrobił. O Jezu! Coś ty mi zrobił. O Jezu! Ej, co to?